mam na imię Roman. Od 6 lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku komiksowym w Radio Afera, w audycji prosto z kadru za konsoletą Michał Cybula, przed mikrofonem Filip Bąk. Na początku przez pierwsze pół audycji będzie mój dzisiejszy gość, którym będzie Daniel Chmielewski. Daniel Chmielewski to jest rysownik, scenarzysta i też recenzent, czyli w ogóle związany z komiksem pełną piersią. Moim zdaniem jeden z tych świadomych twórców komiksu, którzy orientują się w różnych środkach artystycznych, w różnych mechanizmach, dzięki czemu jego prace wyróżniają się i są właśnie ciekawe. Ogółem dzisiaj będzie moim gościem przez pierwsze pół godziny. Ja natomiast was zachęcam, jeśli jesteście teraz przed komputerami albo macie w ogóle dostęp do internetu, to na stronie prosto z kadru na Facebooku możecie zadawać pytania. Ja tam rozpocząłem temat, także ze spokojem. Nie krępujcie się, ja na pewno znajdę czas, żeby przeczytać i żeby również Daniel miał chwilę, żeby odpowiedzieć. Także zapraszam, żeby się rozsiąść wygodnie i zapraszam na pierwszy kawałek, a ja się w tym czasie połączę z Danielem. Witam serdecznie, witam Ciebie Danielu na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. No myślę, że od razu rozpoczniemy rozmowę, myślę, z grubej rury, ponieważ rzecz najważniejsza. Otóż wczoraj miała miejsce premiera twojego albumu. Zapętleniem. No w sensie do dystrybucji weszło. Premiera miała wyszły czwartek, jeśli dobrze pamiętam, ale faktycznie tylko było kilka egzemplarzy dostępnych, więc tak chyba można od wczoraj właściwie kupować. No oficjalna informacja jest, że 5 września. No i więc myślę, że z tym komiksem związane jest mnóstwo zapytań. Myślę, że wielu ludzi śledzi twoje poczynania, zwłaszcza na blogu. I też chciałbym przedstawić słuchaczom, którzy po prostu nie wiedzą, czym jest zapętlenie, ponieważ z tym się wiąże trochę dłuższa historia, ponieważ z jednej strony jest to komiks, z drugiej strony to jest twoja praca dyplomowa. Tak, no w sensie zacząłem pracę nad tym komiksem faktycznie w ramach pracy dyplomowej na ASP w Warszawie i właśnie skończyłem akademię z pierwszymi 40 stronami tego komiksu jako pracą dyplomową, a resztę faktycznie już przez następne lata robiłem, aż wreszcie mamy ten album, który ma 144 strony, z czego tam komiksu jest tak naprawdę chyba około 110 stron, a reszta to są różne inne rzeczy. Mhm, a gdzieś tam mi się obiło też o uszy informacja, że planowałeś 350 stron tego komiksu. Tak, ogólnie rzecz biorąc, na początku samym to miało być wielgachne dzieło, ale przez kolejne lata powstawania tego zmieniała się koncepcja i ostatecznie jest to faktycznie projekt, który nie do końca nazwałbym komiksem w takim standardowym znaczeniu. Komiks jest dużą jego częścią, ale tak naprawdę jest to projekt głównie dotyczący percepcji czasu i zmian, które następują w wyniku właśnie mijania czasu po prostu. O kurczę, dobra, bo już zacząłeś tyle wątków. Okej, to po kolei. O czym jest zapętlenie? Jakbyś miał powiedzieć ludziom, którzy po raz pierwszy słyszą tą nazwę? No to jest właśnie wbrew pozorom okropne pytanie i muszę wymyślić na niego dobrą odpowiedź. Dobra, to może czekaj, to spróbuję inaczej się zapytać albo rozpocząć, że komik Zapętlenie to jest twoja praca autobiograficzna. Tak, tak. Przedstawiasz historię swoją, własną, życie pisze najlepsze scenariusze. I właśnie, co masz takiego ciekawego do powiedzenia, że warto przeczytać twój komiks? Czy to jest jeszcze gorsze pytanie? Ciekawego do powiedzenia, tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie autobiograficzne. Wykorzystałem te kwestie, w sensie te sytuacje autobiograficzne, które są bardzo jednak codzienne i zwyczajne. Wszędzie oczywiście dla pewnej grupy ludzi, ale bądź co bądź, to się dzieje faktycznie głównie w trakcie moich studiów humanistycznych, no więc faktycznie takim targetem najbardziej to są ludzie 20-30 lat studiujący
faktycznie na kierunkach humanistycznych i do nich chyba głównie to jest adresowane. Ja, że tak złośliwie tutaj się spytałem, co masz takiego ciekawego do powiedzenia, ponieważ tutaj przypomniał mi się komiks Flixa, Bohater, gdzie on też właśnie rozpoczął ten komiks jako pracę dyplomową i też to był komiks autobiograficzny i kiedy składał temat w sekretariacie, to pani właśnie go parsknęła po prostu tak tłumiąc śmiech, że co pan ma ciekawego, pan 23-letni do powiedzenia. I on właśnie wtedy odpowiedział: nic, ale to jest moje życie. I z taką właśnie tezą rozpoczynamy właśnie poznawać Flixa od dzieciństwa. O, no to jeśli tak się powołałeś na to, to właściwie mogę powiedzieć, że zupełnie odwrotnie, że to nie jest moje życie, że tak naprawdę najistotniejsze w tym, że tak epatuję sobą i swoją autobiograficzną historią, no to jest bardzo ironiczny zabieg, tak naprawdę, żeby odsłonić wszystkie problemy związane z takim egocentrycznym, indywidualistycznym pojmowaniem świata. No i tak naprawdę bardzo walczę jednak z tym indywidualizmem, więc to jest bardzo przeciwko jednostce komiks, tak naprawdę na wielu polach. Też na przykład wziąłem właśnie jednostki od anonimowych właśnie studentów poprzez świat, którego dużo jest, faktycznie dużo informacji o mnie, więc faktycznie sobie można wyrobić zdanie, plus są też już faktycznie ludzie z piedestału, czyli faktycznie Krzysztof Miłosz i Zbigniew Herbert, którzy też są bądź co bądź uznawani za wybitne jednostki i z kolei pokazuje ich też w, no i bądź co bądź jest też Żmijewski, Artur Żmijewski, artysta, którego też przedstawiam w świetle innym niż zazwyczaj się to robi. Rozumiem. A czy jak pisałeś historię swoją po prostu, to czy zmieniałeś swoją osobowość? Ponieważ niektórzy twórcy komiksowi jednak powołują się na swoje własne prywatne doświadczenia, na swoje własne życie, aczkolwiek opowiadają historię kogoś innego, zmieniają imię, nazwisko, jakieś tam cechy charakteru. Czy ty jakby miałeś, czy ty się nie bałeś i nie stresowałeś się pokazywać tą właśnie wstydliwą, taką osobistą część swojego siebie, czy właśnie zmieniłeś i to, że to jest komiks autobiograficzny, to tylko to jest taka nazwa, a tak naprawdę opowiadasz historię kogoś innego? Wiecie, ogólnie biorąc, wszystko, jakikolwiek dokument nie jest dokumentem, bo zawsze jest to jakiś kadr z rzeczywistości i zdjęcie, niezależnie jak fantastyczne, jest jakimś kadrem z rzeczywistości, film dokumentalny, niezależnie czy jest to faktycznie 6-godzinny esej dokumentalny. Paszek, chyba taki reżyser faktycznie czeski, takie rzeczy robi. No to wszystko to są jednak jakieś wybory i tutaj tak naprawdę w tym komiksie kadrowałem rzeczy z kolei epatując negatywnymi zjawiskami związanymi ze swoją osobą, więc też jakby tworzę jakąś dość wstrętną postać, która pewnie jest wstrętniejsza niż w rzeczywistości. Rozumiem, bo tam też, okej, ja teraz trochę do treści, ponieważ tak mówimy o tym, że to jest praca dyplomowa, że tam powinny, jaka osoby się powinny utożsamiać właśnie z postacią z tego komiksu, ale tam konkretnie, to jest bardzo fajny w ogóle motyw w tym komiksie, kiedy właśnie pokazujesz, jak wygląda studiowanie na ASP. Ponieważ, dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ, my tutaj Radio Politechniki Poznańskiej, Politechnika, to na pewno ma się inne przedmioty, inne projekty, inne laboratoria do zaliczenia, więc inne przygody, inni ludzie, inne doświadczenia, inne absurdy, inne paradoksalne jakieś sytuacje frustrujące, a tutaj właśnie pokazujesz część właśnie, jak wyglądają tego typu przygody właśnie w Akademii Sztuk Pięknych. A nie miałeś właśnie, kiedy robiłeś ten komiks, takiego odzewu, że tak to powinno zostać jednak w murach ASP, że to tak nie wypada pokazywać tego typu treści? Nie, bo po pierwsze poza dosłownie garstką ludzi bardzo przychylnych moim projektom na Akademii, to większość jednak bagatelizowała komiks jako w ogóle medium. Więc tak naprawdę mógłbym cokolwiek robić i to nikogo by nie obchodziło. Faktycznie, bądź co bądź, byli niektórzy wykładowcy, którzy byli dość zbulwersowani albo zniesmaczeni tym, że ich wykorzystałem w jakimś kontekście. Chociaż to jest znów z drugiej strony
nie były to personalne ataki, tylko no, wykorzystywałem ich jako kazusy do przedstawienia pewnych powiązań faktycznie między studentami i wykładowcami, więc jednak bardziej w uniwersalnym wymiarze. A to często tak się spotykałeś właśnie, że nie było tego dialogu z prowadzącym, z profesorem i właśnie odnośnie twoich prac, bo tam pokazujesz w komiksie konkretną scenę, kiedy właśnie dostajesz reprymendę, że ty nic nie opowiadasz swoimi pracami, okułem 2-3 słowa, że to jest wszystko do D i masz zrobić od nowa. I tam opowiadasz historię, że właśnie cię ten złapał szał twórczy, zacząłeś coś robić, przyniosłeś nowe prace i no nie było, mi się okazało, że niewiele lepiej. I faktycznie masz takie doświadczenia, tak pamiętasz, że ten dialog z tymi prowadzącymi był trudny? Że dużo ludzi... Wydaje mi się, że te sceny są, mam nadzieję, na tyle dobre, że będą odbierane przez różne grupy w inny sposób. Ktoś z doświadczeniem życiowym będzie czytał te sceny i będzie jednak trzymał się po stronie profesora i śmiał się z tego butnego studenta, który naprawdę myśli, że och, wow, jest super i w ogóle. A pewnie faktycznie 21-latek będzie czytał i właśnie myślał, och, tak, ci profesorzy to w ogóle i tak dalej. Więc tak jednak modelowałem te sceny na akademii, żeby nie było żadnych racji jakby faktycznie ustalonych pod tym, że ta racja jest dobra, a ta nie, więc... Nie, dla mnie to jest, wiesz, fajne zjawisko, fajne do zaobserwowania właśnie, jak to wygląda w innych miejscach. Jakbym mógł zapytać, jak właśnie traktowany był komiks na uczelni? Bo tak powiedziałeś, że byli ludzie sceptycznie nastawieni, byli ludzie, którzy cię popychali w dobrą stronę. Czyli tak pół na pół, czy jednak bardziej pejoratywnie traktują? Właśnie, ogólnie rzecz biorąc, na tyle na przykład jest, przynajmniej w Warszawie, to wygodne, że nie ma żadnej faktycznie jakiejkolwiek pracowni, gdzie ktoś się zna na komiksie. Więc miałem zupełnie wolną rękę, jeśli chodzi o to, co chciałem zrobić. Tak naprawdę jedyną jakąś tam wskazówką bardzo konkretną od mojego promotora było to, że na początku chciałem, żeby na okładce było zdjęcie zrobione przez znajomą, a promotor powiedział, że to jednak musi być koniecznie w pełni moja autorska praca. I właściwie na tym się skończyło jakiekolwiek kierowanie tym i miałem wolną rękę, więc za to ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo wdzięczny, bo jednak jestem dość niesubordynowany i pewnie faktycznie bym się sprzeczał i byłoby to dość frustrujące przeżycie, gdyby ktoś wchodził buciorami w moją tak zupełnie autorską pracę. Rozumiem. Wiesz, no, bo ja powiem, znaczy myślę, że każdy jakby student, który jest związany z komiksem i który jest na jakimś tam kierunku artystycznym, związanym z jakimś artystycznym tematyką, to ma różne doświadczenia, jeśli chodzi o ludzi starszych, którzy mają takie, a nie inne podejście do komiksów. Ja powiem ci szczerze taką prywatę, jak już rozmawiamy, bo również mam podobne doświadczenia, ponieważ jak skończyłem architekturę, mieliśmy tam zajęcia z malarstwa, które prowadził pan z ASP i on jakimś cudem się kiedyś dowiedział, że robię komiksy. I później za każdym razem, cokolwiek zrobiłem, on mówi komiksowe. Pierwsze co? Komiksowe. Mnie to tak denerwowało, ponieważ co, że komiksowe? Że nie wiem, że kontur mam jakiś wyraźny, że wykorzystuję tam dymki, jakąś tam relację słowa i obrazu. Nie, po prostu wiesz, zwykłe prace, on zawsze komiksowy. I zawsze mnie tak ganiał, że do niego na konsultacje chodziłem w przerwie między zajęciami, kiedy już nikogo nie było w sali. I mi było po prostu przykro znowu słuchać po prostu jakichś agresywnych ataków z jego strony. Także wiesz, również swoje przeżyłem. Jeśli chodzi, ale z drugiej strony na przykład architekci od urbanistyki, jak mieliśmy praktyki w Chodzieży i tam mieliśmy projekt każdego z tam jakichś miejsc publicznych w tym mieście, to był pomysł taki, żeby zrobić krótki pasek o każdym miejscu i dołączyć do planszy tych architektonicznych i się okazało, że to był świetny pomysł, ponieważ jakby tam jakby dział rozrywkowy, który też nawiązuje do danego miejsca, uzupełnia ten cały projekt, pokazuje pewne wady tego miejsca, pewne no jakieś takie obserwacje. Także totalnie różnie, nie? Że z jednej strony tak, z jednej tak i wiesz, zazwyczaj ja zauważyłem, że ludzie no publicznie boją się mówić też, no nie wychodzą te niektóre tajemnice poza mury uczelni. Niektórzy ja się... Wiesz, no po prostu niektórzy, zauważyłem, mają tendencję, że publicznie jednak nie wypowiadają się, że mają też pewne doświadczenia, ale to jednak tak musi być, normalna kolej rzeczy, nie zmienimy świata i tyle.
Więc odnosząc się do tego, co ty mówisz, no na przykład faktycznie no, architektura i komiks, ogólnie rzecz biorąc, często właśnie niesamowicie się wiążą. Bardzo rzadko się mówi o komiksie i architekturze w jednym zdaniu, ale na przykład faktycznie architektura Murator w tym roku prezentuje jednostronicowe komiksy związane ze swoją historią. Zresztą tak też jeden z tych komiksów zrobiłem. I to jest fantastyczna sprawa. Faktycznie bardzo, bardzo ciekawie można opowiedzieć o architekturze. Też jest, jak się teraz nazywa ten festiwal, Warszawa, architektura Warszawa, jakoś tak. No tak czy siak, też na przykład oprawą tego festiwalu się zajmował Tymek Borowski, jeśli dobrze pamiętam, też z jakimiś bardzo takimi komiksowymi pracami, w sensie, że sekwencje, jakieś dymki do ilustracji i tak dalej, więc wiesz, jakby tak jak mówisz o tym profesorze, to on nie mówił o medium, tylko właśnie mówił o jakimś emocjonalnym ładunku związanym z bardzo wąskim wycinkiem tego medium i trzeba zawsze mieć na to poprawkę, więc zamiast właśnie się pienić na ludzi i jakoś tłumaczyć im, że o nie, przecież komiks to też może być sztuka czy coś, to trzeba jasno zapytać ich, o co im chodzi faktycznie pod tym hasłem i często się okazuje, że po prostu oni są ignorantami, trzeba to troszkę im wytłumaczyć, o co chodzi. Wróćmy do twojego komiksu, ponieważ on charakteryzuje się bardzo fajną zabawą, środkami artystycznymi. Skąd to ci się wzięło? Tak ogólnie. No ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo jednak zależy mi na badaniu faktycznie samego medium komiksowego w taki zupełnie modernistyczny sposób. I no bądź co bądź, no właśnie tak jak Machine, w bardzo postmodernistyczny sposób faktycznie bada możliwości medium faktycznie bez jakichś pretensji do powagi, to ja właśnie z kolei w modernistyczny sposób gdzieś tam bez tej ironii staram się zobaczyć faktycznie co da się wyciągnąć z tego medium i z treści, które można tam władować i w jakiejś formie przedstawić. Więc faktycznie miałem jakieś aspiracje do tego, żeby ten album był takim kompendium różnych technik narracyjnych, które gdzieś jednak spójnie mają działać. I po pierwsze nazwałem każdą cząstkę sekwencją, więc ten album jest podzielony na sekwencje i też tam definiuję w pewnym momencie te sekwencje jako faktycznie formie najbardziej odpowiadającej danej treści, więc po prostu dlatego non-stop się zmienia ta forma, no bo różne treści są przedstawione. Ja się cieszę, że ty porównałeś siebie do Maszyna, ponieważ właśnie też chciałem to powiedzieć, że no, mnóstwo masz tak w komiksie takich świadomych eksperymentów w samym medium, że to po prostu aż bije, że po prostu jesteś autorem, który ma pomysł. Bardzo to jest fajne i myślę, że wielu czytelników w Polsce doceni w tym momencie ten aspekt komiksu Zapętlenie. I ja bym chciał też się dowiedzieć, no a od kiedy ci się takiego wzięło? Od zawsze to jakby mechanizmy ciebie jakby w taki sposób kompozycje, środki artystyczne w komiksie inspirowały, czy to jakby wykształcenie artystyczne pomogło ci dostrzec kolejne możliwości? W sensie zawsze gdzieś, nawet już od dziecka jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale musiałem coś robić na przekór i w podstawówce robiłem taką serię komiksów o superbohaterach, wzorowanych oczywiście na tych wszystkich Supermanach i Hulkach i tak dalej, tylko że zamiast Incredible Hulk był Incredible Sulk, czyli chłopak, który non-stop płakał i tak dalej. I właśnie moja banda to byli zupełnie nieudacznicy, którym jeśli coś wychodziło, no to przypadkiem. Więc już jakby wtedy kładłem podwaliny pod to, że jakoś zawsze będzie na przekór i faktycznie potem
już w liceum, kiedy znów zacząłem robić komiksy do redagowanej przez siebie gazety, to też oczywiście nie były to standardowe komiksy superbohaterskie, tylko cytujące Herberta właśnie, albo faktycznie dotyczące jakichś problemów społecznych, które były dla mnie ważne. A czy właśnie wiedza z historii sztuki, właśnie różne eksperymentowanie formą, stylami, to też pozwoliło ci otworzyć oczy na nowe możliwości komiksu? No niewątpliwie. Faktycznie no moje wychowanie, moja edukacja no są niezbędnym składnikiem do tego, żeby coś takiego robić. No i w pewnym momencie też odbierać mimo wszystko, jakby to nie jest komiks, który tak naprawdę może się spodobać człowiekowi, który po prostu ma ochotę na dobrą komiksową narrację, bo nie znajdzie nic ciekawego w tym albumie dla siebie. Już tam słyszałem głosy o tym właśnie, że faktycznie to jest komiks o niczym i tylko epatowanie sobą. No to jest jakby wskazuje na to, że odbiorca i ja się mijamy zupełnie w swoich aspiracjach i w swoim odbiorze, więc ja ogólnie rzecz biorąc chcę trafić do swojej niszy, która faktycznie gdzieś ma podobne wykształcenie i podobne aspiracje co ja. Rozumiem. No nigdy wszystkim nie dogodzisz, no nie da rady. No i w pełni mi to pasuje. Dobrze, zróbmy małą przerwę. Proszę, żebyś nie rozłączył. Ja przypominam, drodzy słuchacze, że na Prosto z Kadru na Facebooku odpaliłem temat. Jeśli macie jakieś pytanie do mojego gościa Daniela Chmielewskiego, to zapraszam tego, żeby pisać. My wracamy już za chwileczkę po tym kawałku. Wracamy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, z Danielem Chmielewskim. Halo, halo. Czy się słyszymy cały czas? Czemu właściwie Korn cały czas jakoś jest popularny w Polsce, a nie Deftonci na przykład? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, nie potrafię ci teraz wyjaśnić. Ja tak wybrałem akurat ten kawałek, żeby być w uszach, żebyś nie miał jakiegoś tam, wiesz, czegoś nieznanego, co nie do końca może ci odpowiadać, więc pomyślałem, że Korna na tyle wszyscy znają, że jak teraz będziesz siedział i musiał słuchać czegoś, to... No cały czas widzę, że dzieciaki mają faktycznie naszywki z Kornem na plecakach, a w ogóle Deftonci bardzo smutno mi, że faktycznie jakoś są bardzo gdzieś w tle. Wiesz, moich ulubionych zespołów to tak naprawdę też nikt nie zna, więc też mi jest przykro, też się łączę z tobą. Dobrze, ale wracając do komiksów, w jakim stylu się najlepiej czujesz? Bo chociażby w Zapętleniu to tam mieszasz tyle styli, jeśli chodzi mi o aspekt szaty graficznej. W sensie ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę teraz idę sobie w innym kierunku. W zeszłym roku dla Małej Kultury Współczesnej, takiego czasopisma internetowego, które bardzo polecam, faktycznie zrobiłem komiks pod tytułem Ostalgia i tam właśnie widać chyba najbardziej to, w jakim kierunku teraz poszedłem, czyli jeszcze bardziej eseistycznym, jeszcze bardziej szkicowym i faktycznie gdzieś tam fabuła już przestaje w ogóle działać, tylko jest to faktycznie już zupełnie esej. Chociaż na przykład w tym roku zrobiłem faktycznie wyzwany przez Reszka Wicherka, też fantastycznego komiksiarza, zresztą z Groovy Machine, faktycznie taki 44-stronicowy komiks na bloga pod tytułem Mentalne Peregrynacje Józefa H., więc jeśli ktoś chce wiedzieć, jak się czuje najlepiej w tym momencie, to właśnie może zajrzeć na bloga. Więc tak. No ponieważ, no to jest, wiesz, zastanawiałem się, czy ty nie jesteś cały czas jakby na etapie poszukiwania własnego stylu, bo jednak w komiksie najważniejsze jest tak naprawdę styl, rozpoznawalność. Można nie mieć warsztatu, ale mieć właśnie charakterystyczny styl i właśnie tego łączy nas rynek i historia komiksu, i tak stąd wyniknęło to moje pytanie odnośnie, w którym się najlepiej czujesz. No kiedyś przez lata na pewno oczywiście myślałem, czemu nie mogę być jak Rebelka albo jak Bilal, że nie mam swojego rozpoznawalnego stylu po prostu od dekady i faktycznie czułem się źle w tym, ale gdzieś tam po prostu zrozumiałem, że ta moja bezstylowość i jest jakimś tam stylem. Głównie mimo wszystko są pewne triki kompozycyjne i narracyjne, które są bardzo charakterystyczne dla mnie, więc gdzieś tam faktycznie już w podsumowaniu całej mojej twórczości za kilka lat będzie bardzo jasno widać, że mimo
zmian stylistycznych w rysowaniu, to, to jest to bardzo spójne. No dobrze, a propos twojej twórczości, czy jest coś, nad czym pracujesz, nad czym pracowałeś poza Zapętleniem? Tutaj chodzi mi konkretnie o współpracę z Marcinem Podolcem. Tak, no właśnie, podgląd pewnie w październiku wyjdzie, chyba że będziemy jakoś poślizgi, no to pewnie mimo wszystko w tym roku. No i to jest faktycznie coś, co napisałem w 11, czyli właściwie 3 lata temu. I faktycznie trochę przeleżało w szufladzie, ale w zeszłym roku Marcin Podolec sobie jakoś odświeżył i powiedział, że chce to narysować. No i przeczytałem też i się okazało, że nie zestarzało się. Więc faktycznie jakoś się za to wzięliśmy. No, w sensie głównie Marcin oczywiście, ale jakby czynnie uczestniczyłem w powstawaniu tego, no bo jednak bardzo ciekawie jest dyskutowanie w trakcie i oglądanie tego, jak bądź co bądź ktoś interpretuje twój scenariusz, więc faktycznie tak jak bardzo dużo rzeczy, które widziałem w swojej głowie, z jednej strony wyglądają bardzo inaczej. Z drugiej strony mogę opowiedzieć anegdotę o tym, jak faktycznie jadąc na pierwsze spotkanie już stricte w związku z tym albumem do Łodzi, sobie naszkicowałem storyboard jednej sceny i potem spotkałem się z Marcinem, który pokazał mi storyboard tej sceny swój i się okazało, że poza jednym kadrem cała sekwencja moja i jego były praktycznie te same, więc czułem po prostu, że taka chemia i takie w pełni zrozumienie siebie, że nie będę ingerował i w sensie nie będę krytykował jego wyborów i niech robi, bo pewnie też tak bym zrobił ostatecznie. A o czym będzie podgląd? O czym jest podgląd? No to znów jest jedno z tych pytań, które trudno tak naprawdę, na które mi trudno odpowiadać, bo mimo że to jest już nie esej, tylko jednak faktycznie jakaś jedna krótka, spójna fabuła, no to da się ją pewnie streścić faktycznie w 3 zdaniach. Fotografia odgrywa ważną rolę i pamięć, i to, jak fotografia wpływa na pamięć, i jest też dużo miłości. Mhm. Czyli kolejne właśnie takie przemyślane dzieło z drugim dnem. Tak. No, w sensie nie wiem, czy jest to pierwsze dno właśnie, dlatego nie mogę odpowiadać tak o czym to jest, bo pierwsze dno jest tak naprawdę najmniej istotne dla mnie zawsze. Najciekawsze jest to drugie dno. I też właśnie w moich, tak jak pytałeś, jak się teraz najlepiej czuję, to najbardziej mnie interesuje zostawianie jakby tego szkieletu, tego drugiego dna i właściwie nie ubieranie tego w całe to mięso ładnego opakowania ilustracyjnego i tak dalej, więc tak samo właściwie kwestia podglądu i tego drugiego dna to jest takie, że właściwie istotniejsze jest jakby ten komiks jako znak oznaczający coś niż to, jak jest przedstawiony, chociaż oczywiście Marcin stworzył naprawdę piękne ilustracje do tego. Jestem ciekaw, jak w takim razie podsumuję twoją pracę krytykę. Już nie chodzi mi też tutaj konkretnie o podgląd, tylko też o Zapętlenie, ponieważ twoje komiksy nie są takie... No są zakręcone, nie ukrywajmy. I zwłaszcza na przykład ta scena, kiedy masz te konsultacje z tym profesorem, kiedy ty jesteś wkurzony, że on nie zrozumiał właśnie tego pomysłu, który było w tych pracach, to w tym momencie jakby to jest też taki przekaz podprogowy do tego komiksu, że to jest ta sama praca, ta praca, którą opowiadasz o tym w komiksie, czyli ten komiks również prawdopodobnie ma drugą jakieś tam przemyślenia. I pytanie, czy czytelnik, czy czytelnicy to wszystko odkryją, bo jeśli tam poukrywałeś wiele smaczków, wiele rzeczy, to no nie każdy może być na tyle spostrzegawczy. Ja też przypominam sobie Marka Turka, który się czasem tam publicznie zwrócił uwagę na to, że nie wszyscy wychwycili wszystkie tam rzeczy, które poukrywał w swoich komiksach. Nie, no ogólnie rzecz biorąc, faktycznie to byłoby naprawdę zarozumiałe z mojej strony, gdybym miał pretensje do odbiorców, że ja coś im ukryłem, a oni czegoś nie znaleźli. Jeśli ja chcę, żeby odbiorca coś znalazł, no to kładę przed ich oczami, a jeśli ja faktycznie robię jakieś labirynty różnych aluzji i symboli i tak dalej, no to wiadomo, że to jest jakaś gra i na tym polega ta gra, że ktoś może odrzucić jej reguły,
może wymyśleć własne, może faktycznie pogrzebać i poczytać, nie wiem, te wiersze, których cytaty tam są, albo piosenki i tak dalej, albo po prostu może zostać na tym poziomie tej jednej linijki, która jest w komiksie, etc., etc., więc ja bardzo lubię to, jak to może być odbierane i bardzo czekam na to, zważając na to, że pewnie bardzo dużo będzie faktycznie negatywnego odbioru, bo faktycznie, no tak to robię. No i takiej antyreklamy sobie nie możesz teraz zrobić. Przypominamy tutaj Daniel, który jest właśnie PSP, który jest świadomym twórcą. Przypominam, że komik Zapętlenie charakteryzuje się ciekawymi środkami artystycznymi. Myślę, że wielu czytelników, jak będzie wertować chociażby Zapętlenie, to dostrzeże po prostu pomysły na te kompozycje, na te relacje właśnie samej formy. Także tak mówisz negatywnie o sobie, tak jak w tym komiksie, ale nie, spokojnie. Zapętlenie jest ciekawym dziełem, także tutaj nie słuchajcie autora, zbyt krytyczny. A masz może już jakieś plany na najbliższą przyszłość? Co teraz, nad czym będziesz siedział? No teraz faktycznie już powoli, powoli rusza projekt, które robię z Kasią Szaolińską, która też faktycznie w środowisku komiksowym jest znana ze swoich prac, ale teraz faktycznie jest głównie już poświęciła się swojej pracy zawodowej, czyli psychiatrii. I chcemy zrobić właśnie komiks adresowany do młodzieży, związany z lękami, które mogą mieć przed pójściem na przykład do psychiatry. Bo ogólnie rzecz biorąc, i Kasia i ja wychodzimy z założenia, że faktycznie dobrze jest się leczyć, jeśli akurat jest źle. Więc faktycznie ja jako licealista miałem całą masę lęków przed lekami, przed leczeniem psychiatrycznym. I ostatecznie teraz faktycznie się leczę psychiatrycznie i żyję sobie jako tako normalnie, a tak naprawdę to męczyłem się przez wiele lat i chcemy właśnie zrobić komiks, który trafi do młodzieży, żeby nie bali się. Aha, mówisz, że po prostu, żeby komiks przekazywał, że leczenie psychiatryczne nie jest powodem do, nie wiem, czucia się gorszym. No bo na przykład Sean Tan zrobił teraz w Rzeczach Znalezionych, chyba czy jak tam się nazywa ten jego nowy komiks wydany przez Kulturę, w sensie wydany przez Kulturę, ale to są stare rzeczy. No to tam na przykład jest świetny opis depresji, ale jakby no kończący się na po prostu opisie depresji, a nie ma faktycznie tego, jak temu zaradzić. Też wyszły takie dwie książeczki, Życie z czarnym psem chyba, które znów są zbyt powierzchowne, jeśli chodzi o leczenie, więc musimy zapełnić tę lukę, zwłaszcza, że jednak jest bardzo mało pomocy dla młodzieży w taki sposób przedstawiony, żeby to było dla nich atrakcyjne. Jasne. To trzymam kciuki, żeby projekt ruszył szybko, zwarcie i owocnie i żeby efekt można było jeszcze jak najszybciej podziwiać. Dobrze, dziękuję Ci, Danielu, za poświęcony czas. Dziękuję również. Ja przypominam, że Daniel Chmielewski, autor komiksu Zapętlenie, którego premiera oficjalna była wczoraj, także zachęcam Was, drodzy słuchacze, żeby właśnie na początku wygooglować sobie przykładowe plansze Zapętlenie, a moim gościem jeszcze raz przypomnę, Daniel Chmielewski. Dziękuję Ci, do usłyszenia i do zobaczenia na imprezach komiksowych. No, do zobaczenia. Cześć. A do części, w której będę Wam prezentował nowości komiksowe, przechodzimy oczywiście już za chwileczkę, tylko Michał puści Wam jakiś kawałek. Przejdźmy teraz do drugiej części audycji, w której to prezentuję Wam nowości komiksowe z wydawnictw, znaczy nowości komiksowe na rynku polskim. Rozpocznę od wydawnictwa komiksowego i najnowszej pozycji Życie, powieść graficzna, autorstwo Yoshihiro Tatsumi. Od razu na początku muszę Was uprzedzić, że to jest niesamowita cegła, to jest po prostu wielkie tomidło i można domy z tego budować, ale w przeciwieństwie do cegieł, no to nie jest pustak. Historia, no komiks, który dostał nagrodę Eisnera. Przypominam, że nagroda Eisnera to jest taki odpowiednik Oscarów, czyli najbardziej prestiżowa nagroda, która jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych. Czyli ogółem już wiemy, że mamy do czynienia z czymś ciekawym. Ogółem wydawnictwo komiksowe
jak sama nazwa wskazuje, wydaje komiksy, a często się tak przyjęło, że nie do końca komiksiarze czytają mangi. I to jest też taka ciekawa sytuacja, kiedy faktycznie jest to manga, która autentycznie jest kierowana do komiksiarzy bardziej, chociaż oczywiście mangowcy jak najbardziej też powinni wziąć to do ręki, powinna być to lektura obowiązkowa. Ale dlaczego przede wszystkim? No 800 stron, ponad 800 stron komiksu, jak nie więcej. No tutaj już nie będę szukał ostatniej strony. I o czym jest ta historia? Yoshihiro Tatsumi pisze swoją własną historię biograficzną, autobiograficzną, aczkolwiek jak wcześniej rozmawiałem z Danielem Chmielewskim, który również opowiada historię o siebie samym, to jednak tutaj autor zmienia personalia głównego bohatera. I tak opowiada historię Roshiego, który żyje w powojennej Japonii. Właśnie rozpoczynamy historię zaraz po II wojnie światowej, kiedy to Japonia została zmuszona i podpisała kapitulację, kiedy nastroje społeczeństwa w wyniszczonym kraju po prostu są w depresji, bardziej nawet nie na minusie, nie na poziomie zero, tylko na totalnym minusie. I tak poznajemy właśnie młodego Hiroshiego, jego brata Okimasę, który choruje na zapalenie opłucnej, oraz oczywiście całą wesołą rodzinkę, i ta dwójka zafascynowana jest mangami. Oczywiście to są czasy, kiedy pracował, kiedy swoje początki miał Osamu Tezuka, który już od początku zdobył niesamowitą popularność. Ja przypominam, że Osamu Tezuka to jest najważniejsze nazwisko, jeśli chodzi o historię komiksu japońskiego, ponieważ jego uważa się za ojca mangi, ojca komiksu z kraju kwitnącej wiśni. I właśnie to jest historia, którą mamy, śledzimy losy bohaterów tak rok po roku. Tutaj warto zaznaczyć, że autor co rozdział, co dwa rozdziały pokazuje, przypomina najważniejsze wydarzenia, które były na arenie międzynarodowej, wydarzenia polityczne, które miały oczywiście wpływ na zmianę nastroju społeczeństwa. Czasem to było właśnie wygrana jakiegoś sportowca nad amerykańskim sportowcem. Czasem to było wprowadzenie telewizora, informacja o tym jakiejś katastrofie. Jakie filmy do kin wchodziły akurat w tamtym roku, które z tych filmów zyskały popularność, to wszystko tak naprawdę ma wielki wpływ na to, w jaki sposób właśnie Hiroshi wchodzi do tego życia, które oczywiście charakteryzuje tym się, że jest po prostu bez skrupułów. No, życie jest twarde, życie szybko uczy. W każdym razie to jest również taka wędrówka przez historię komiksu japońskiego, ponieważ to jest powojenna Japonia, tych pozycji jest mało, manga dopiero się krystalizuje, początki pierwszych pism, gdzie to właśnie dzieciaki wysyłają swoje prace, czterokadrowce, i nasza dwójka bohaterów również próbuje swoich sił, zachęceni drobnymi sukcesami, rozpoczynają rysowanie pozycji dłuższych, i w końcu przychodzi taki dzień, że Hiroshi próbuje sprzedać swój komiks i tak właśnie wchodzi do profesjonalnego świata twórców mangowych. Tutaj mamy kolejne ciekawostki, czyli jak wyglądało w latach 50., 60. prowadzenie wydawnictwa, z jakimi problemami musiało się te wydawnictwa zmierzyć, jak wyglądał rynek, co było w modzie, w jaki sposób wydawcy mieli stłamszali twórczość właśnie młodych autorów. Tutaj jest w tym momencie ważne relacje, które śledzimy między dwójką braci, właśnie o tym Hiroshi, głównym bohaterze, i Okimasie, który później również tworzy komiksy, ponieważ oni często rozmawiają i często razem przechodzą przez najtrudniejsze chwile. Okimasa często przypomina Hiroshiemu, że to już się skończyła zabawa w robienie komiksy, teraz komiks to jest produkt, ponieważ on musi sprzedać, i się porównuje tego, że on przecież nie robi żadnych garnków, tylko on przelewa przez długie tygodnie swoją wiedzę, swoje talent, swoje pomysły na właśnie kartę historii. I jakie są związane z tym przygody, czyli kiedy to wydawca właśnie chce naciągnąć, oszukać. No oczywiście jest to życie, tak jak sam tytuł tego komiksu, więc nie jest wszystko tak, że koleś ma z górki, wszystko jest usłane różami. No musi się nauczyć, ma tutaj gorsze doświadczenia, gorsze przygody, ma oczywiście ciekawsze. Jedną z nich jest poznanie osobiście Osamu Tezuki. To jest kolejna niesamowita przygoda dla czytelnika, ponieważ jest bardzo ładnie ta cała historia opowiedziana, bardzo emocjonalnie. Dokładnie
świetnie przelał swoje wspomnienia właśnie na karty historii, ponieważ jak przypominam, że Osamu Tezuka cieszył się niesamowitym autorytetem. To był talent, który poruszał całą Japonię i spotkanie z nim sam na sam, porozmawianie o komiksach, to było po prostu przeżycie, które można zaklasyfikować do jednego z najlepszych dni własnego życia. Tak więc wraz z głównym bohaterem my również mamy okazję poznać Osamu Tezukę, zobaczyć, jakim on tak naprawdę był człowiekiem, jakie miał drobne właśnie przyzwyczajenia, jakie miał podejścia i tak dalej. Ale najważniejsze, tak jak powiedziałem, kiedy oni wędrują przez ten świat profesjonalnych mangowców, kiedy poznają nowych autorów, próbują siły z nowymi tytułami, najważniejsze są właśnie te rozmowy Hiroshiego i Okimasy, ponieważ oni się totalnie różnią jako twórcy podejściem do komiksów. Okimasa jest zwolennikiem minimalizmu, natomiast Hiroshi inspiruje się mocno kinem. Chodzi, kiedy nie ma weny, chodzi do kina i stara się zaadoptować właśnie pewne patenty, jeśli chodzi o narrację, o rzuty kamerą, do komiksu, również wprowadzając pewne zmiany w kompozycji. I tutaj rozpoczyna się sedno tego komiksu, ponieważ autor Yoshihiro Tatsumi jest autorem takiego terminu jak Gekika. Ten termin powstał w 1957 roku i on był niczym powieść graficzna w Stanach Zjednoczonych, terminem, który symbolizował, że teraz mamy do czynienia z czymś innym niż tą durną mangą dla dzieci. I to jest niesamowite, ponieważ bardzo ważne zjawisko, bardzo ważny termin, ponieważ ten termin oznaczał alternatywę japońskiego komiksu. Bardzo ważne, ponieważ często też dochodziło do pewnych kłótni, że jedni twórcy uważali, że Gekika to w ogóle nie jest komiks. Inni twórcy uważali, że jeśli Gekika wykorzystuje mechanizmy z komiksu, to jak najbardziej jest to jakaś odmiana komiksu. Niektórzy twierdzą, że ambitna, niektórzy twierdzą, że alternatywne. Właśnie dlatego porównanie z powieścią graficzną, terminem ukutym przez Willa Eisnera jest tutaj niesamowite i poprawne. Również przypominam, w trakcie lektury tego komiksu przypominały mi się słowa profesora Szyłaka z jego książki Poetyka komiksu, kiedy on to przywoływał właśnie historię komiksu na konkretnych przykładach, że na początku faktycznie medium historii obraz charakteryzowało się taką hermetycznością, że były wykorzystywane konkretne rzuty kamerą, że komiks musiał mieć przedstawiać bohaterów zawsze całych narysowanych. Pewne ograniczenia powodowało to, że niektórych historie nie były takie, no, które się zestarzały. Po prostu teraz patrząc na komiksy sprzed 100 laty widzimy pewną sztuczność, tam pewną surowość tej formy. I on, Szyłak, mówił o komiksie eksperymentalnym, że zadanie komiksu eksperymentalnego jest to, żeby przyzwyczaić grupę odbiorców do nowych interpretacji, do interpretacji nowych środków artystycznych. I kiedy już odbiorcy przyzwyczają się, przyswoją i będą te środki artystyczne zrozumiałe, wtedy właśnie on przechodzi to do głównego nurtu, te środki do mainstreamu. I tak mniej więcej również wszystkie te rzuty kamerą, jakaś innowacyjność, kompozycje również przebyły taką drogę i między innymi Gekika miała wielki wpływ na to, że komiks japoński wygląda teraz tak, a nie inaczej. I to dlatego jest świetnym argumentem rewelacyjnym, koronnym, dla którego to miłośnicy komiksu, ale niekoniecznie miłośnicy mangi, powinni wziąć życie, powieść graficzna do ręki, ponieważ ten komiks jest bardzo komiksowy, a nie jest aż tak mangowy. W dodatku szata graficzna również, myślę, przypadnie do gustu, ponieważ wiem, że są ludzie, których bardzo odrzucają te wielkie oczy w japońskim mainstreamie. Tutaj autor rysuje ludzi właśnie poprawnie anatomicznie, w taki lekki sposób kartunowo, owszem, ale bardziej przypominają mi te twarze uproszczone, te twarze ten europejską alternatywę. No myślę, że coś tutaj jest, są pewne podobieństwa. Oczywiście jest to komiks japoński, jeśli wiecie, to jeśli jak Japończyk się rozpędzi, to po prostu leci, nagle zrobi 800 stron, a w japońskiej kulturze ważna jest jeszcze natura. Także tutaj mamy mnóstwo detalu na różne listki, na zbliżenia, jeśli mamy, po prostu obserwujemy jakąś po prostu naturę. Mamy tutaj dużo przykłada uwagi do różnych faktur, do różnych tekstur, do różnych materiałów. Także komiks niesamowicie szczegółowy, aczkolwiek nie aż tak, że nie jest przesycony tą dzierganiną i tym całym detalem. Także komiks, który przypominam, zdobył nagrodę Eisnera
który jest niesamowicie inspirujący. Jeśli tworzycie komiksy, to gwarantuję wam, że podczas lektury będziecie mieli wręcz potrzebę do tego, żeby odstawić komiks, usiąść do stołu i zacząć samemu coś rysować, ponieważ okazuje się, że rysowanie komiksów jest bardzo fajne i życie, powieść graficzna to przekonuje. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ponieważ tutaj są dużo jest rozmów i jak tak się wertuje ten komiks, to ma się wrażenie, że to są tak naprawdę nieruchome głowy i to jest też właśnie świetnie pokazane, ponieważ jak już czytamy komiks Yoshihiro i on tam mówi o tych swoich przemyśleniach na temat różnych środków artystycznych, teorii, mechanizmów rządzących w komiksie, to potem zdajemy sobie sprawę, że faktycznie on to wykorzystuje również w tym komiksie, który właśnie czytamy, że pomimo, że to są wszystko dialogi i rozmowy dwóch ludzi, nieruchome głowy, to wszystko cały czas jest płynne i my tego nie zauważamy. Także gorąco polecam, mówię, myślę, że dla mangowców to będzie pozycja obowiązkowa, aczkolwiek manga, która powinna zainteresować miłośników komiksów. Także gorąco was zachęcam do komiksu z wydawnictwo komiksowe. Teraz chciałbym wam zaprezentować komiks nietypowy, wydawnictwo Mucha Comics, pozycja Dorwać Jiro. Ogółem wyobraźcie sobie świat, w którym nie ma sportu, nie ma filmów, nikt nie robi muzyki, w ogóle cały ten przemysł rozrywkowy padł i czym się ludzie zajmują? Jedzeniem. Jedzenie jest najważniejsze w tym świecie. Ludzie stoją w kolejkach, zamawiają, robią rezerwacje na 2-3 lata wcześniej tylko po to, żeby raz w życiu móc wejść do jakiejś wielkiej, wspaniałej restauracji i tam najeść się do syta. Brzmi absurdalnie? Brzmi dziwnie? No cóż, no to jest też urok komiksów, że przecież można również prezentować alternatywne przyszłości naszego świata, w którym, no powiedzmy, specyfika może dawać wiele do życzenia, może być, może komuś bardzo odpowiadać, może nie, aczkolwiek no jest to prawo właśnie komiksu do tego, żeby stworzyć świat nietypowy i opowiedzieć historię właśnie w takiej rzeczywistości. Także świat, w którym najważniejsze jest jedzenie. No cóż, teraz chyba myślę, że wszyscy przypominają sobie słowa Korwina Mikke, który właśnie przypomniał politykowi, że jednak życie to nie tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb, aczkolwiek okej, wejdźmy w ten świat i zobaczmy, co mają do opowiedzenia Anthony Bourdain, Joel Rose i Langdon Foss. Ogółem inspiracją Anthony'ego Bourdaina był prawdopodobnie Jiro Ono, czyli staruszek, który znany jest z tego, że jest najlepszym twórcą sushi. I on ogółem nawet dostał 3 gwiazdki przewodnika Michelin. Ja kiedyś tam, gdzieś mi się obiło uszy faktycznie, że w Japonii jest jakiś staruszek, który po prostu potrafi rzucić okiem na klienta i zrobi idealny sushi, który będzie pasowało właśnie do tej osoby. W jaki sposób on to robi? No cóż, jeśli na przykład jest kobieta w takim wieku, o takiej budowie ciała, to on z doświadczenia już wie, jakie sushi będzie tej pani smakować. Że uczniowie przez wiele, wiele lat uczą się samego uniatania ryżu, żeby dojść do mistrzostwa, potem móc dopiero bawić się rybą. Brzmi absurdalnie? Tak, ale są ludzie z pasją, dla których całe życie to jest tak naprawdę przygotowanie bardzo prostych potraw. Ale okej. Wróćmy do komiksu. Dorwać Jiro. Kim jest Jiro? No bo jeśli jego imię jest w tytule, no to musi to być bardzo ważna postać. I faktycznie, Jiro to jest niczym właśnie ten Jiro Ono, Japończyk, który siedzi sobie w Los Angeles i ma małą restaurację sushi. I on jest właśnie genialnym restauratorem i jego opinia bardzo szybko obiegła świat i doszła do uszu 2 wielkich koncernów, ponieważ w Los Angeles cały czas trwa walka między restauracją Boba Global Affiliates i oni charakteryzują się tym, że przygotowują mięso, a z drugiej strony mamy regionalną restaurację wegetariańską pani Rose, która to firma nazywa się Holy Food. Jak już słyszycie, jest tutaj pewien konflikt, ponieważ ci wegetarianie nie lubią się z tymi mięsożercami. Oczywiście od razu przypominam, że ten komiks traktuje to w wersji humorystycznej i tutaj nie warto doszukiwać jakichś wielkich treści, czy to wegetarianie mają rację, czy to mięsożercy mają rację. Tak tylko zaznaczam, żeby później nie było problemów. Jak już słyszycie, model jest taki, że obydwie głowy tych restauracji, niczym głowy mafii, chcą jakby przekabacić Jiro na swoją stronę, ponieważ on jest takim genialnym szefem kuchni, on robi takie genialne sushi, że on musi być, on
jeśli on się opowie za którąś stroną, to ta strona po prostu urośnie niesamowicie w sile. I tak, scenariusz tak z grubsza brzmi jak pastisz filmów gangsterskich i tak też jest, tylko w klimatach jedzenia, że oni tutaj nie rozprowadzają narkotyków, tylko bawią się w jedzenie. I tutaj mamy mnóstwo przepisów. Oni się zapraszają tego Jiro, na jego oczach przygotowują jakieś egzotyczne potrawy i to muszę powiedzieć, to jest pierwszy komiks, naprawdę to brzmi, zabrzmi to trochę dziwnie, aczkolwiek komiks, który wywołuje głód podczas lektury. I to jest naprawdę ciekawe. Sprawdźcie moje słowa, ale gwarantuję wam, że najpierw zjedzcie ze spokojem jakiś obiad, umyjcie ręce, żeby z tymi tłustymi palcami nie brać tego komiksu do ręki. I gwarantuję wam, że jak dojdziecie do połowy, to znów zgłodniejecie, zrobicie sobie przerwę, żeby zrobić właśnie jakąś kanapkę, dojeść coś tam w lodówce i ponieważ to jest zadziwiające właśnie, w jaki sposób ten komiks potrafi oddziaływać na kubki smakowe, na nasz głód. Jeśli, nie wiem, ktoś jest tatkiem niejadkiem, to wystarczy dać mu ten komiks do ręki. Jeśli chodzi o siatę graficzną, to specyficzny sposób rysowania ludzi, takie podłużne kształty, bardzo mi przypominają rysunki Langdona Fossa, szatę graficzną z komiksu Hardboiled, czyli takie właśnie jasne kolory, kontur, który jest, no i szata graficzna bardzo, bardzo szczegółowa, po prostu każdy listek ma swój kontur, albo podeszwa od buta, mnóstwo pracy i właśnie klimat bardzo mocno zbliżony do komiksu Franka Millera Hardboiled. Jak się kończy komiks? Co zrobi Jiro? Zapraszam was oczywiście do tego, żeby chwycić ten komiks i zobaczyć. Czego macie się spodziewać? Jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że komiks jakby szybko się kończy. Ma się takie wrażenie, że niektóre wątki w ogóle nie są rozwinięte, niedokończone. Na przykład mało jest tak jakby tajemnic samego Jiro. On tam na przykład uczy, w jaki sposób zabić rybę, żeby ta ryba była lepsza, bo na takie drobiazgi zwraca uwagę. Szkoda, że nie ma wyjaśnionej historii tatuażu samego Jiro. Ma się wrażenie, że te wątki są bardzo skrótowo potraktowane i ten komiks ma potencjał, żeby być trochę dłuższą serią, aczkolwiek z drugiej strony myślę, że pomysł jest na tyle nietypowy, absurdalny, że to nawet plus, że te wątki nie są aż tak rozwinięte, że ten komiks tak się dosyć szybko kończy, że jest tylko ten właśnie najważniejszy wątek walki między tymi dwoma restauracjami, tymi dwoma mafiami żywieniowymi i koniec. I poboczne postacie to nie są rozwinięte. Warto jeszcze zaznaczyć, że wygląd każdego bohatera, nawet drugoplanowego, to jest po prostu też niesamowite są projekty, że jest wielka uwaga poświęcona na wygląd bohaterów. To są takie, nie wiem jak nazwać, hipsterskie podejście, ale tutaj ludzie nie są nudni. Zawsze każdy ma jakiś tam kolczyk, jakąś fryzurę, jakiś tatuaż. Każdy tej z postaci, nawet jeśli ma tylko pojawić się na dwóch kadrach i zaraz potem umrzeć, to właśnie ma coś takiego, co powoduje, że on już sam mógłby mieć własny komiks, własną serię. Naprawdę bardzo, zwróćcie na to uwagę, że bardzo fajne pomysły, jeśli chodzi o przedstawianie wyglądu ludzi. Także Dorwa Jiro, komiks nietypowy, komiks specyficzny, komiks humorystyczny, pastisz historii gangsterskich. Tak bym to podsumował. Jeszcze tylko trzy zdania na koniec. Dzisiejszym gościem w audycji Prosto z kadru był Daniel Chmielewski. Jeszcze wam zaprezentowałem dwa niesamowite komiksy. Mam nadzieję, że weźmiecie je do ręki w wolnej chwili. Były to Życie, powieść graficzna z wydawnictwo komiksowe oraz Dorwa Jiro z wydawnictwa Mucha Comics. Michał Cybula będzie teraz dalej puszczał wam muzykę. Żegna się Filip mówiący do mikrofonu, Filip Bąku. Słyszymy się za tydzień i życzę wam miłej lektury. Cześć! Bing, bo, ba, ba, da, bum. 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 Bing, bo, ba, ba, da, bum.